Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, się modląc. Za to, że dzisiaj będziemy i dzisiaj wspominamy coś, co zostało zapisane. Możemy o tym czytać, rozważać i zachwycać się tym, że Twoje obietnice są pewne, niezachwiane, że jesteś absolutnie wierny swemu Słowu. Panie, mnie to zachwyca. Powoduje, że Twój majestat, Twoja chwała staje się dla mnie czymś o wiele większym niż do tej pory, kiedy zachwycam się, kiedy uświadamiam sobie o tym, co Ty powiedziałeś i jak doprowadziłeś do realizacji swoich słów. Boże, jesteś wielki, potężny. Jesteś kimś zupełnie wyjątkowym. Wielbimy Cię za to. Udziel nam dzisiaj mądrości. Daj nam serce otwarte na Twe słowo. Pomóż nam zrozumieć, co tu jest napisane w tym tekście, który będziemy dzisiaj rozważać. I niech te myśli głęboko w nas się zakorzenią i wydadzą owoc dla Twojego imienia, imienia Jezus. Amen. Kochani, zechciejmy już od samego początku rozpocząć Bożym Słowem, czy tekstem z Bożego Słowa, a na sam początek chciałbym zacytować, przeczytać przed tym rozważaniem cztery fragmenty, jeden po drugim z różnych ksiąg, wypowiadane przez różne osoby, powiedziałbym nawet przez istoty. Zechciejmy na sam początek otworzyć Księgę Izajasza, 7 rozdział, i dwa z tych fragmentów będą dotyczyć oczywiście narodzin Pana Jezusa Chrystusa, a dwa z kolei zupełnie nie. Izajasz, 7 rozdział, 14 wiersz, od 14 wiersza. Dlatego sam Pan da wam znak, powiada Izajasz w swoim proroczym przesłaniu. Sam Pan da wam znak, oto panna pocznie i urodzi syna i da mu na imię Immanuel. I może właściwie tylko ten jeden wiersz z Księgi Izajasza. Wspominany już wcześniej fragment z Ewangelii Mateusza, zechciejmy raz jeszcze przeczytać go od wiersza 19, pierwszego rozdziału do 23. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka, o którym przed chwilką wspominałem. Oto pocznie panna, dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy Bóg z nami. I zechciejmy teraz przejść nieco dalej, a więc do Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału. Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału. I przeczytam 11 wiersz. Galilejczycy zapytali: dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. I jeszcze Ewangelia Jana, 14 rozdział. 14 rozdział od pierwszego wiersza. Ewangelia Jana 14 od wiersza pierwszego. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie.
A więc wybrałem te cztery fragmenty Bożego Słowa, Biblii, aby dzisiaj rozważać coś, co nazwałbym, można powiedzieć, prawdomównością czy wiernością Boga swoim obietnicom. Tak bym to nazwał. Kochani, to, co dzisiaj przeżywamy, albo co wspominamy w tym okresie świątecznym, to są rzeczy, które dawno, dawno przed tym, kiedy w ogóle zaistniały, zostały zapowiedziane. Cytowaliśmy przecież chociażby proroka Izajasza, który w natchnieniu, w tym proroczym wejrzeniu i w tym napełnieniu Duchem Bożym, kiedy prorokował, mówi: Bóg da wam znak, pośle wam znak, Panna pocznie, porodzi syna. To jest wyjątkowy znak. Dlaczego? Dlatego, że w naturalnym świecie takie rzeczy się nie zdarzają. Poczęcie jest skomplikowanym procesem. Wiele osób, wiele małżeństw stara się o dzieci. Wspominaliśmy przecież jakiś czas temu na czwartkowym nabożeństwie zacne małżeństwo, biblijną rodzinę, biblijne małżeństwo, jakim był Zachariasz i Elżbieta. To małżeństwo planowało, chciało, pragnęło mieć potomstwo, ale z jakichś przyczyn nie nadchodziło, czy nie mogli doświadczyć, nie mogli mieć dzieci. I kiedy już zaszła sytuacja, kiedy zestarzeli się w swoim wieku, oto nastąpiła pewna sytuacja, przyszedł anioł, powiedział: Zachariaszu, twoja żona urodzi syna. Pamiętacie tą sytuację, czy tą historię, o której mówiłem w czwartek? A więc poczęcie czy posiadanie dzieci jest niezwykle skomplikowanym procesem i w wielu przypadkach jest nawet niemożliwy ze względu na uwarunkowania jakieś tam zdrowotne lub inne. Niemniej jednak tutaj mamy z czymś o wiele bardziej wyjątkowym do czynienia. Panna, która nie znała męża, innymi słowy, nie współżyła z mężczyzną, nigdy nie doszło do tego aktu. Po ludzku rozumując, to są rzeczy absolutnie niemożliwe. Bóg mówi: to będzie znak dla was. Znak, że coś czynię. Znak, w który posyłam wam. Panna pocznie syna. Nada mu imię Emanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami. I oto wspominałem fragment, kiedy to Józef, niezwykle prawy człowiek, kiedyś pamiętam, słyszałem pewne rozważanie, kazanie. Wyobraźcie sobie, całe kazanie było o Józefie i o tym jednym wersecie. O tym jednym wersecie, który brzmi, że Józef był prawym człowiekiem. Kaznodzieja naprawdę wykonał bardzo wyjątkową i solidną pracę, bo zbudował całe kazanie na podstawie tego jednego wiersza, udowadniając, jak musiał żyć Józef, żeby Biblia mogła o nim powiedzieć, był prawym człowiekiem. Innymi słowy, był posłuszny prawu. Był posłuszny prawu we wszystkim. I fakt jakby tej jego natury podkreśla to, że miał niezwykle szczere intencje wobec swojej żony, dowiedziawszy się o tym, że ona jest w ciąży, praktycznie oznaczało to tylko jedno. Po ludzku rozumując, musiało dojść do czegoś takiego, o czym Biblia mówi, czy określa mianem cudzołóstwo. A więc Maria musiała gdzieś współżyć z jakimś innym mężczyzną i tak musiał rozumować Józef, po ludzku. Dlatego chciał się z nią rozejść. Chociaż myślał, czy w sercu swoim całą tą sytuację sobie układał i postanowił, będąc prawego, szlachetnego usposobienia i natury, że zrobi to bez rozgłosu. Według prawa powinien to nagłośnić. Maria powinna zostać według prawa osądzona. Zobaczcie, jak niezwykłe Boże cuda rodzą się w niezwykle skomplikowanych sytuacjach. W niezwykle trudnych sytuacjach. Maria też musiała swoje przeżyć.
To nie jest tak, że Pan Bóg postanowił uczynić wielką rzecz, wielki cud i życie tych ludzi, którzy mieli w tym brać udział, było usłane różami. Maria od samego początku niosła pewien ciężar na sobie. Przecież była w ciąży. A małżeństwo nie zostało skonsumowane, jak to się mówi. Nie doszło do tego, do czego powinno dojść, kiedy mówimy o poczęciu. A więc była to skomplikowana sytuacja. I oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi i mówi, iż to, co się wydarzyło, nie jest z człowieka, ale z Ducha Bożego. I aby się wypełniło słowo prorocze przekazane przez proroka Izajasza, kiedy jest napisane, że panna, a więc kobieta, która wcześniej była absolutnie czysta, panna, która wcześniej nie współżyła, porodzi syna. Kochani, ale to wszystko to tak naprawdę rzeczy, które zostały zapowiedziane wcześniej. I zwracam na to uwagę dzisiaj bardzo mocno, bo to przeżywam podczas tego okresu świątecznego, że Bóg wykonuje precyzyjnie, spełnia swoje słowo. Bez względu na to, jakie okoliczności towarzyszą tym wydarzeniom, Bóg sukcesywnie, wiernie, Bóg jakby On i Słowo to była nierozerwalna istota. On stoi za swoim Słowem i sukcesywnie, wiernie je wykonuje, tak jakby echem odbija się to, co czytamy u Izajasza, bodajże w 51 albo 5 rozdziale, już teraz nie pamiętam dokładnie, że tak jest z moim Słowem. Tak samo jak z deszczem, z rosą, która spoczywa na ziemi, nawadnia ziemię i wydaje owoc. Tak jest też z moim słowem, które próżne nie wychodzi z moich ust, ale wykonuje swoją pracę. Kiedyś pamiętam, na którymś z nabożeństw też podzieliłem się tą myślą, że niektórzy rabini, oczywiście mesjanistyczni, Żydzi, byli rabini, ale mesjanistyczni Żydzi tak rozumują ten fragment z Księgi Izajasza, iż jest to bardzo mocno powiązane z osobą Jezusa Chrystusa, a więc Mesjasza, iż tak jest ze Słowem, które posyła Bóg na ten świat, a wiemy, że Słowem jest przecież Boży Syn, Słowo stało się ciałem, iż ono wykona całą pracę, wykona to, z czym Bóg go posłał. No takie jest ich jakby niektórych rozumienie, bardzo ciekawe, można powiedzieć. Niemniej jednak chciałbym to mocno zaakcentować, iż Bóg spełnił swoje obietnice. Wielu starotestamentowych proroków, albo praktycznie wszyscy, wielu starotestamentowych mężów, niewiast, żyło nadzieją przyszłego Mesjasza Zbawiciela, który miał przyjść. Ludzie o tym prorokowali, żyli nadzieją, przeżywali i pewnego dnia, po prawie 400 latach tej zniewalającej ciszy prorockiej od czasów Malachiasza proroka, nagle Panna rodzi syna i daje mu na imię Jezus. Jezus. A więc dokonuje się znak, który Bóg już dawno wcześniej zapowiedział. Ale przytoczyłem pewne fragmenty jakby z drugiej strony, nie mówiące o narodzinach Pana Jezusa, ale mówiących o czymś, na co z kolei my czekamy teraz. Dlatego zestawiłem te cztery fragmenty, ale dwie różne grupy fragmentów, aby dzisiaj mocno, mocno zaakcentować fakt, iż Bóg to, co mówi, to czyni. Jeżeli kiedyś ludzie czekali na dzień nadejścia Mesjasza i Zbawiciela i to się stało, bracia i siostry, co dzisiaj świętujemy i Kościół już od ponad 2000 lat wspomina te wydarzenia, to chcę dzisiaj mocno i jasno zakomunikować, że Bóg również zapowiedział, że ten Mesjasz, ten Zbawiciel, który narodził się w Betlejem i który w końcu na wzgórzu Golgoty został ukrzyżowany, a po 3 dniach zmartwychwstał, któregoś dnia powróci znowu na ziemię. Tak jest powiedziane w Bożym Słowie. Więc mamy dzisiaj ten czas świąteczny, te wspaniałe prawdy dotyczące
narodzin Pana Jezusa, które są niejako dla nas świadectwem i filarem wiary, iż to, co Bóg powiedział, a co dotyczy naszej przyszłości z kolei, na pewno się wydarzy. Kochani, wszystkie te cztery fragmenty mają wspólne cechy. Bóg w nich składa obietnice, albo przynajmniej czytamy o realizacji tych obietnic. Obietnice, które mówią o tym, że Bóg zamierza coś uczynić i absolutnie nikt nie staje na przeszkodzie i nikt nie jest w stanie zniewolić Pana Boga, czy związać Mu ręce, zatkać Mu usta, aby nie uczynił tego, o czym mówi. Pierwsze dwa już się wypełniły, o czym już czytaliśmy, bo Pan Jezus się narodził w skromnych warunkach, w marnej, lichej szopce, czy stajence, czy w żłobie urodził się Pan Jezus. To był z kolei znak dla pasterzy. Aniołowie, kiedy te stepy betlejemskie rozświetliły się chwałą nieba, usłyszeli, to będzie dla was znakiem, iż zobaczycie dziecię zawinięte w pieluszki, czy jak to nazwać, leżące w żłobie. A więc to był znak. Tak miał się urodzić Król, Pan Wszechświata. Na dwa kolejne z tych fragmentów w dalszym ciągu oczekujemy. Wszystkie wychodzą z jednych ust, jednak przekazane są później przez albo proroka, albo anioła, albo w końcu samego Pana Jezusa. Kochani, żyjemy w czasach wielu deklaracji, wielu obietnic. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę mocno na to słowo obietnice Boże. Poruszamy się w dziwnym świecie, przyszło nam żyć naprawdę w dziwnych czasach. Szczególnie jeśli chodzi o politykę, o różnego rodzaju deklaracje, obietnice, o nasze miejsca pracy. Wszędzie padają pewne deklaracje, obietnice, biznesplany, wizje, przeróżniste życzenia, nieraz pobożne życzenia dotyczące przyszłości. Wielokrotnie związane są z obietnicami. Niemniej jednak czas pokazuje, im człowiek żyje dłużej, tym nabiera tak zwanej twardej skorupy na te wszystkie obietnice. Czyż tak nie jest? Przesiewamy wszystkie obietnice, jeśli jakiś polityk wychodzi, jakiś na przykład kandydat na prezydenta, co się w niedługim czasie będzie z pewnością bardzo mocno manifestowało. Wiele, wiele obietnic będzie nam, obywatelom, składane i im dłużej człowiek żyje, tym bardziej z przymrużeniem oka na to patrzy. Kiedy ja mojemu synkowi składam obietnicę, to dla niego biblijne słowo, niech wasze tak jest tak, niech wasze nie jest nie, on jest absolutnie temu posłuszny. Jeśli tata powiedział, to tak się wydarzy. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że ja to uczynię. Jest w takim wieku. Ale kiedy dorośnie, będzie słuchał różnych ludzi, różnych obietnic i wiele razy się zawiedzie na tych obietnicach, to szybko zrozumie tę naszą ludzką niestety przypadłość, iż często dużo mówimy jako ludzie, a mało z tego realizujemy, mało wykonujemy. Kiedyś, kiedy byłem na praktykach w Grecji, nawet po grecku nauczyłem się pewnego przysłowia, które mówi się, dużo mówisz, mało czynisz. Umiem to nawet po grecku powiedzieć, ale nie będę się chwalił. Może ktoś po nabożeństwie, jak ktoś zapyta, to porozmawiamy. Kochani, a więc to jest pewna przypadłość nas, ludzi. Dużo mówimy, dużo obietnic składamy, my jako ludzie generalnie, a bardzo często okazuje się, że zawodzimy się, czy przeżywamy zawód z tego powodu. Mamy przez lata doświadczeń i szczególnie naszej historii, historii Polski, naszego kraju, wypracowaną już niejako wyssaną z mlekiem matki nieufność. Nieufność do naszych sojuszników, nieufność do naszych przyjaciół. Poddajemy pod wątpliwość słowa. Wątpliwość, aby nie uwierzyć w deklarację człowieka. Ale chciałbym dzisiaj mocno i wyraźnie to zakomunikować, że Bóg nie jest człowiekiem.
aby nie dotrzymał słowa, o czym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej. Może warto to otworzyć, żeby przynajmniej wzrokowo zapamiętać, gdzie jest ten fragment bardzo ciekawy, choć wychodzący z ust bardzo nieciekawej postaci. Niemniej jednak ja lubię wracać do tego fragmentu. To jest 23 rozdział 4 Księgi Mojżesza, 19 wiersz. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, mówi Bileam. Bileam albo Balaam, ten dziwny prorok. Ani synem człowieczym by miał zmieniać zdanie. Czy on mówi, a nie czyni? I czy oznajmia, a nie spełnia? Bardzo ciekawe słowa tego człowieka mówiące o naturze Boga. Bóg jest niezmienny. Jeśli coś mówi, to realizuje. Jego plany są przez niego realizowane. Otóż już w ogrodzie Eden, kiedy działa się trudna sytuacja, kiedy ludzie zgrzeszyli, kiedy w tym wszystkim brał udział też ten wąż starodawny, diabeł, szatan, Bóg zapowiedział, że pośle wybawienie, że pośle kogoś, kto zetrze diabłu głowę. A więc już wtedy padała obietnica Mesjasza, Zbawiciela, który ma się narodzić któregoś dnia i który ma zdeptać diabłu głowę, a ten ma go ukąsić w piętę. A więc zapadała pewna obietnica dana człowiekowi i Bóg, bracia i siostry, dotrzymał słowa. Po wielu latach oczekiwań, po wielu latach na nowo przypominania ludziom tej obietnicy przez usta kolejnych proroków, kolejnych wydarzeń, różnych świąt judaizmu, czy wcześniej po prostu religii Izraela, czy wierzeń Izraela, to wszystko sukcesywnie biegło do spełnienia się jednej z największych obietnic, jaką jest narodzenie się Jezusa Chrystusa, któremu miał towarzyszyć wielki znak, a tym wielkim znakiem, niespotykanym do tej pory nigdy wcześniej, ani nigdy później, miało być poczęcie z Panny, czy narodzenie z Panny. No dzisiaj jest to już oczywiście, można powiedzieć, trochę się medycyna posunęła do przodu. Dzisiaj różnorakie zabiegi mogą spowodować, iż panna porodzi również, ale to już nie jest w ramach cudu, ale ingerencji ludzkiej. Anioł powiedział wyraźnie, to nie jest człowieka, to jest Ducha Świętego. Ktoś kiedyś powiedział, i jest to bardzo ważne i myślę, że bardzo dobre słowo, Bóg zawsze mówi to, co czyni i czyni to, co mówi. Jest prawdomówny, na nim można polegać, można mu zaufać, na nim się nie zawiedziesz, jemu zawsze możesz zawierzyć, możesz oddać swoje życie i możesz mieć pewność, że ono jest w najlepszych rękach. Możesz oddać mu całą swoją przyszłość i możesz wiedzieć, że się nie zawiedziesz. Kto uwierzy w Jezusa, ten się nie zawiedzie, jest napisane. A więc wszystko to, co dobre, co przyjemne, co miłe i co gwarantuje ci szczęście, pokój, łaskę, przyszłość, bezpieczeństwo, nie znajdziesz na świecie, ale znajdziesz u Boga. Bo On daje pokój, którego świat dać nie może. On jest wierny swemu słowu. I kochani, to, że żyjemy w dzisiejszych czasach i narodzenie Pana Jezusa świętujemy, czy wspominamy już z perspektywy upływu długiego, długiego czasu, daje nam tak naprawdę mocne świadectwo tego, że to, co Bóg zapowiedział, się wydarzy. To dla nas jest bardzo istotne, ponieważ Biblia nie tylko mówi o tym, co miało miejsce już na ziemi, na przykład narodzenie Pana Jezusa, ale również mówi o tym, że pewne rzeczy się wydarzą. Święta Bożego Narodzenia, a więc dzisiejsze święto, to tak naprawdę to dla nas wyjątkowa pamiątka, ale również potężne, tak jak powiedziałem, świadectwo. Boże obietnice nie zawodzą, bracia i siostry. Czy pamiętacie taki fragment, kiedy Jozue
po wielkim trudzie, kiedy prowadzi naród izraelski. Naród izraelski, który kroczy przez pustynię i który ogląda na własne oczy wielkie cuda, znaki. Zastanawialiście się kiedyś, jak można było wątpić na pustyni, widząc każdego dnia słup ognia w nocy i obłok w dzień? Nie wiem, jak to jest możliwe, ale możliwe najwyraźniej. To nie jest tak, że Bóg objawiał swoje cuda tylko co jakiś czas na pustyni, powiedzmy wtedy, kiedy woda tryskała ze skały, albo kiedy zatruta, gorzka woda zamieniała się w pitną, zdatną do wypicia. Oni Boże cuda oglądali każdego jednego dnia. Każdego jednego dnia padała manna z nieba. Skąd ta manna się brała? Każdego jednego dnia Bóg prowadził ich przez tą wielką i straszną pustynię, jak mówi Biblia. Odzież na nich nie niszczała, to też był znak. Nie ścierały się im buty. Nie musieli wymieniać odzieży, jak mówi Biblia w którymś momencie. Nie niszczała ta odzież przez całą drogę. A więc są pewne znaki i pewne doświadczenia, świadectwa, które jedynie powinny nas utwierdzać w tym, że Boże obietnice nie zawodzą. Księga Jozuego, 21 rozdział, mówi wyraźnie o tym, że Jozue stwierdza, 44 rozdział, Pan dał im też wytchnienie ze wszystkich stron, dokładnie tak, jak przysiągł im ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt, kto był im przeciwny. Pan wydał im w ręce wszystkich ich wrogów. Nie zawiodło żadne słowo, żadnej z tych dobrych obietnic, które Pan złożył domowi Izraela. Spełniło się wszystko, absolutnie wszystko. Kochani, to jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźne, czy bardzo ważne zdanie. Dlaczego? Dlatego, że Izrael nie jest jedynym spadkobiercą Bożych obietnic. Ileż to obietnic Pana Boga dotyczy Kościoła Pana Jezusa. Choćby jedna z tych obietnic, o której wspomniałem, to jest obietnica dla Ciebie i dla mnie. Oto idę przygotować Wam miejsce. A jak przygotuję Wam miejsce, przyjdę po was znowu. Czyż nie jest to obietnica? Tak, to jest obietnica. Pan Jezus własną swoją osobą poświadcza obietnicę, iż idzie do Ojca i pewnego dnia przyjdzie po nas, aby nas stąd zabrać. Kochani, myślę o nadchodzącym roku, 2020 roku. I muszę powiedzieć tak, ja jeszcze wczoraj byłem w pracy, musiałem być, no i w pewnym momencie na moją skrzynkę mailową w pracy przyszły życzenia od najważniejszej osobistości w całej naszej grupie, która posiada gdzieś tam swoje zakłady w różnych zakątkach Europy. I przyszły życzenia. I czytam te życzenia i muszę powiedzieć, że jedno zdanie niezwykle mnie zaintrygowało i oczywiście przerobiłem to na swój sposób, czy na swoje chrześcijańskie rozmyślania, ale niezwykłe były te zdania. Następny rok z pewnością nie będzie łatwiejszy. Ale jestem tego pewien, że jako zespół dobiegniemy razem do mety. Tak się życzy w biznesie na święta. Niemniej jednak, kochani, tam padło takie fajne słowo po angielsku, które tłumaczy się, że dobiegniemy razem do mety, ale to słowo po angielsku brzmi, że razem we will bring it home. Takie słowo. I to jest ciekawe, bo gdyby to tak, ja na to zwróciłem uwagę, na ten home przede wszystkim, na dom. Ja wiem, że to jest pewne wyrażenie, które tłumaczy się w ten sposób. Dobiegniemy do celu, czy dopniemy swego i tak dalej. Niemniej jednak, Kościele, zboże pański,
przyszły rok na pewno nie będzie łatwiejszy niż ten. Skąd o tym wiem? Z Bożego Słowa, iż każdy kolejny rok będzie trudniejszy. Ale razem, przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa, jeśli tylko Jego pomoc i ręka będzie z nami, dojdziemy do naszej ojczyzny w domu, dobiegniemy do domu. Ja się tym pocieszam i to sprawiło tak naprawdę, te zdanie sprawiło jakieś moje przemyślenie, iż na nowo uświadomiłem sobie wagę Bożych obietnic i to, że jesteśmy w drodze do pewnego celu. Święta, które przeżywam, są dla mnie jedynie świadectwem tego, że pewnego dnia spełnią się kolejne obietnice. Kochani, ja dzisiaj świętuję to, że Bóg coś powiedział i wykonał dla mnie. I to daje mi wiarę, pewność, staje się filarem wiary, że oto przede mną górny kraj, do którego również jakby mobilizują i zachęcają mnie znowu Boże obietnice, które są pewne. Wiem, że przyszły rok dla mnie, dla mojej rodziny i dla nas wszystkich z pewnością będzie trudniejszy. Więcej wyzwań, być może większa presja, być może więcej trudności na drodze życia chrześcijanina. Może nie jeden z nas będzie musiał zmierzyć się z jakąś chorobą, z jakimiś dolegliwościami. To wszystko jest wpisane w nasze życie. Ale wiem, że z Bożą pomocą i z Bożą łaską, która darowana jest nam na każdy dzień, wierząc Bożym obietnicom, iż On będzie z nami aż do końca tego świata, mogę być tego pewien, że dojdę do mojego domu w niebie. Dotrę do mojego domu, jeśli tylko Pan będzie ze mną i będzie mnie wspierał, a tak mi mówią Jego obietnice. Kochani, ale ty się nie bój, powiada Pan Jezus. Nie trwóżcie się w swojej obietnicy odnośnie naszego domu, przyszłego domu. Ale ty się nie bój. Chciałbym to sparafrazować. Lecz oczekuj nastania przyjścia Pańskiego. Nie trwóż się, lecz wierz Bogu. Ponieważ to, że przyjdzie, pewne jest. Tak jak przyszedł około czy ponad 2000 lat temu, rodząc się w tej lichej stajence, w takich przedziwnych okolicznościach, wiedzmy, że tym razem przyjdzie w chwale. Tego dnia tylko niewielu ludzi ujrzało to dziecię. Ujrzeli go pasterze, ujrzeli mędrcy, którzy nadciągnęli z dalekiej krainy. Ujrzeli go Maria, Józef, jeszcze inni, jakieś zwierzęta. Ale tego dnia, o którym mówi Biblia, iż dopiero jest przed nami, ten dzień sprawi, że oko wszelkiego ujrzy nadchodzącego już nie jako dziecię, już nie po to, aby dać się opluć, już nie po to, aby ci, którzy są marnym ludzkim tworem, mieli moc nad nim, aby związać jego ręce i w końcu przybić do krzyża, już nie po to, aby odkupić lud swój od grzechów jego, ale po to, aby zabrać swój odkupiony z grzechów lud już na zawsze do siebie. Po to, abyśmy byli tam, gdzie on już zawsze. Taka jest kolej rzeczy i taki jest plan działań Pana Boga. Na najbliższy czas. To najbliższe wydarzenie, na które czekamy, które wydaje się być jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w historii całej ludzkości, to, iż któregoś dnia, powiedziałbym bardzo obrazowo i pomyśl sobie o tym, co chcesz, zamiast słońca powstanie Chrystus i zajaśnieje w swojej chwale nad obliczem całej ziemi, aby wszelkie go oko ujrzało. Ja na ten dzień czekam i tym bardziej się tym ekscytuję, kiedy myślę o Bożych obietnicach, które są pewne. Bracia i siostry, gdyby spełniły się słowa Pana Jezusa tak bardzo mocno i dotkliwie, który mówi, czy znajdzie wiarę na tej ziemi, gdy przyjdzie. Załóżmy, że nie byłoby nikogo, kto wierzył w tym czasie.
To jest założenie czysto nierealne, bo wiemy, że Pan Bóg weźmie swój Kościół do siebie. Ale gdyby nawet nikt nie wierzył na ziemi w to, że Pan przyjdzie, to chcę wam odkryć tajemnicę. Pan przyjdzie. Przyjdzie. On przyjdzie. Dlaczego? Bo tak powiedział. Obiecał, że przyjdzie i przyjdzie. Obiecał, że weźmie swój Kościół do siebie, więc weźmie swój Kościół do siebie. Obiecał i potwierdził to, że wiele jest mieszkań, bracia i siostry, dla nas tam u Ojca w niebie, w domu. I On idzie je przygotować. I kiedy je przygotuje, zabierze swój Kościół do siebie, swój lud. Więc nie trwóż się przed nadchodzącym 2020 rokiem. Nie trwóż się, co będziesz jadł, w co będziesz się przyodziewał, co będziesz miał w tym przyszłym roku, czy ci wszystkiego starczy. Nie trwóż się, czy będzie ci coś zagrażać, czy jacyś ludzie będą dla ciebie nieprzychylni. Nie bój się, bo Bóg obiecał ci, że będzie z tobą i będzie ze mną, aż do momentu, kiedy przyjdzie i nas zabierze z tej ziemi. Kochani, pozwólcie, że jeszcze rozważymy sobie jeden tekst, tym bardziej nas mocniej w tej myśli utwierdzający. To jest pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, czwarty rozdział od 16 wiersza i będziemy kontynuować aż po 5 rozdział. Napisane jest tak: gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a więc oni wyprzedzą tych, którzy żyją. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowy dodawajcie sobie otuchy. A że musimy sobie dodać otuchy po 2019 roku, także i przed 2020, to myślę, że nikomu nie trzeba mówić, jak wiele się dzieje na ziemi różnych rzeczy, które potrafią zastraszyć, potrafią gdzieś tam zmącić ten pokój chrześcijanina. A apostoł Paweł mówi: dodawajcie sobie tymi słowy otuchy, iż Pan przyjdzie któregoś momentu i zabierze nas do siebie. A o czasach i porach mówi dalej apostoł Paweł: bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle na rodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Tymi słowy apostoł Paweł mówi: się pocieszajcie, dodawajcie sobie otuchy, dodawajcie sobie sił, zachęcajcie się do wspólnego podążania dalej za Chrystusem. Kochani, nie wiem jak was, ale mnie to słowo bardzo, bardzo pociesza, wzmacnia. To słowo powoduje, że mam cel przed sobą. Mam cel dobiec do domu i chcę w tym 2020 roku, choć jeszcze jest kilka dni oczywiście starego roku, to jednak w 2020 roku pragnę jeszcze lepiej biec. Biec tak, jakbym był pewien, mając przed swoimi oczyma cel, metę, dobiec do domu. To jest nasz cel. Kochani, nie wiem, czy to takie świąteczne, krótkie kazanie, ale ja dobiegam już do mety. Jeśli mówię o mecie, to już dobiegam do mety.
choć jest dopiero w pół do. Ale myślę, że to też będzie dobry czas na wspólne rozmowy. Mam taką pieśń na sam koniec, która dotarła do mnie w ostatnim czasie przez jednego z braci. I chciałbym ją zadedykować wam. Oczywiście nie będę się wysilał, żeby wam ją zaśpiewać, ale chcę ją zacytować. Pan cię w opiece ma. O nie trwóż się. On cię przewiedzie rad przez mrok i mgłę. Kto pamięta tę pieśń z Pielgrzyma? Pamiętacie? Broni wybranych swych, strzeże ich sam. Przy nim na niczym nie zejdzie już nam. Nową na każdy dzień pomoc ci śle wierny Zbawiciel twój. O wszystkim wie. Szczęśliwy, kto wszystko raz dlań złożył tu, szczerze we wszystkim zaufał już mu. Pan cię w opiece ma, tylko mu wierz i z jego ręki co daje, to bierz. Wiernym pasterzem on tobie chce być. W ciemnym tym świecie się mocno go chwyć. Nową na każdy dzień pomoc ci śle. Wierny Zbawiciel twój o wszystkim wie. Szczęśliwy, kto wszystko raz dlań złożył tu, szczerze we wszystkim zaufał już mu. Pan cię w opiece ma, to ufność twa. Czego ci trzeba, łaskawie on da. Duchem poświęca swym, doda ci sił, abyś gdy przyjdzie, gotowym już był. Abyś mógł dotrzeć do domu. Jeśli Pan zechce ten dom przybliżyć nam w przyszłym roku, to abyśmy dotarli do tego domu wszyscy razem. Wiedząc w tym roku szczególnie, że Jego obietnice są pewne. I nie mamy co się bać. Naprawdę nie mamy co się bać. Ludzi, szefa, kogokolwiek, bracia i siostry. Cóż nam może człowiek uczynić, skoro Pan jest z nami? Ludzi nam nieprzychylnych. Kto wie, jak będzie w Polsce w przyszłym roku? Kto wie, jak będzie w Polsce, jeśli będzie dalej świat istniał za kilka lat? Kto wie, bracia i siostry, i któż z nas może dzisiaj z pewnością powiedzieć, że to za niedługo Indie będą modlić się o prześladowaną Polskę? Kto wie, czy tak nie będzie? Ale my się nie trwóżmy. Bądźmy pewni tego, że Boże obietnice są tak i amen. I Pan nas w opiece ma. Tego szczególnie wam życzę w czasie tych świąt i na przyszły rok. Będziemy pewnie jeszcze sobie życzyć jeszcze na przyszły rok. My mamy przecież nabożeństwo czy czas agapy w czasie Sylwestra. Niemniej jednak już teraz żyjmy tym, że Bóg nas w opiece ma. I chciałoby się, może na sam koniec zacytować jeden z najlepszych chyba na ten moment, na tą chwilę fragmentów apostoła Pawła, który dodaje nam niezwykle otuchy. To 8 rozdział listu do Rzymian. I w tym myślę, że już zakończę to kazanie. Czytamy: czyż to nie wspaniałe, bracia i siostry? Czyż to nie wspaniałe, zaczyna apostoł Paweł. Czyż to nie jest wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Innymi słowy, apostoł Paweł podtrzymuje tę myśl, że Bóg nie tylko raz był nam przychylny, dając nam swojego Syna, ale w tym akcie dania nam Syna swojego bezustannie, jeśli nas ożywił i zbawił, jest stale nam tak samo przychylny. Kto może więc oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej?
bracia i siostry. Nie wiemy, co pokaże nam przyszły rok. Nie wiemy, co pokaże nam przyszły dzień jutrzejszy. Ale apostoł Paweł mówi, choćby przyszła udręka, choćby przyszedł ucisk, a może nawet prześladowania, głód czy nagość, a może nawet niebezpieczeństwo, a może miecz by przyszedł na nas. Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał, gdyż jestem tego pewien, choć nie wiem, co przyniesie jutro, to jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie nawet, ani jakiekolwiek potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Bądźmy więc pełni ufności do Boga na przyszłe kolejne dni i bądźmy przekonani, iż to, co dzisiaj świętujemy, jest tylko, albo jest świadectwem tego, że co Bóg powiedział, to ma moc uczynić i to czyni. Jego obietnice są wierne. A więc, bracia i siostry, spodziewajmy się przyjścia Pańskiego. Czy to będzie w przyszłym roku, czy w kolejnych, następnych latach, spodziewajmy się Jego przyjścia i zabrania nas tam już na zawsze, abyśmy byli z Nim.